Siema, siema ludzie, tu wasz ulubiony ozdóbka. Siedzę sobie w wannie w domku. Stwierdziłem, że nagram sobie film. I na pewno teraz jakieś pały życiowe powiedzą: Jezu, siedzi 41-latek w wannie. Tak, 41-latek też się kurwa kąpie. Też sobie siedzę przy świecach takich, czyli takich światełkach. I sobie kurwa nagrywam film. Słuchajcie. Słuchajcie. Dobrze się spasowało, co? Jesteście czy nie? To nadal ja. Kurwa, jakiego farta mam. Ja zawsze takiego mam farta, nie? Zobaczcie, i ktoś mi powiedział, że moje życie to nie jest bajka, nie? Że, bo ja nawet kawałek nagrałem, moja bajka, nie? Ludzie mówią, pierdolisz, pierdolisz. I teraz zobaczcie. Kto w życiu miał takie sytuacje jak ja? Po pierwsze, Politechnika Szczecińska bez żadnych poprawek. Na pierwszym roku tylko miałem małe powinięcie z matmy, ale to nie była poprawka, a później wszystko zaliczałem za pierwszym razem. Tyrym. No wiem, dobra, nieduży sukces. Tam kurwa, studia bez poprawek, nie? Kurwa, każdy tak robi. Druga sprawa. Jechałem z przyjacielem autem, wyczułem coś, on pojechał dalej w 2000 roku i już nie wrócił, bo rozbił się, uderzałem czołowo w tira. Później trafiłem do pierwszego prawie polskiego reality show, wygrywał Amazonki. Wiem, no słabo. Pierwszy reality wygrał. No co kurwa tam za sukces, nie? Co tam? To, że wiedział też, że w wypadku coś się może stać i wysiadłem. No co tam kurwa? No przecież to każdy tak potrafi, nie? Wygrywam reality show, wygrywam pieniądze, daję mojej mamie, jadę sobie do Warszawy. I co? I mam najlepszą grupę chipendejsów. Prowadzą 15, 17, nie wiem ile lat. Jeżdżę po całym świecie, ale co tam kurwa? Te historie to wszystko ściema. Wieczór Panieński, cała prawda, ta książka to ściema. Przecież on ściemnia, kurwa, przecież mówi lepiej, to wiemy, nie? Wszyscy wiemy. No dobra, okej. Okay. Co to kurwa tam za sukces, nie? Walczę kurwa z największym gościem kurwa w Polsce chyba, nie? Burnejka, Robert Burnejka, ale co tam kurwa, on tylko spierdalał, no co tam, co tam, co tam, nie, nie, nie. Później Ambro mnie gasi kurwa jak świeczkę, na Fame MMA. Trafiłem do gali youtuberów, chciałem być youtuberem, boom, zapraszają mnie na galę. Później na kolejnej gali dostaję gościa nafutranego kurwa na maksa legalnymi środkami. Chcę mu prawie głowę ukręcić, gościu kurwa nie czuje bólu, oczu mu wychodzą kurwa z gałek, ale on nic nie czuje, przecież on jest na legalnych środkach. Kurwa i takie życie mam. I bym powiedział milion kurwa rzeczy, jak zobaczycie moją książkę, to nie będziecie wierzyli. Zapytajcie Krychy, ostatnio. Zbyk, kurwa, rozmawia z mamą, a ja wyciągam płyty, przynoszę mu płytę. Mówię, kurwa, skąd widziałeś, że moja mama prosiła o płyty? Albo zobaczcie filmik Magicala. Zobaczcie ostatni filmik Magicala, jak miał sen proroczy. Powiedział, że w 14 sekundzie przez 8 walczył z ozdobą i został ubity. Przypadek, kurwa? Tak, bo no nie jebnięty, no kurwa. Ale czego mi się śnił wtedy ozdoba i po 14 sekundach dokładnie tyle trwała walka z Rafuniksem? 14 sekund, przecież chyba 8. I kurwa, i to wcześniej wiedział. I powiedział, że na trzeciej gali nie wystąpi. I nie będzie mógł wystąpić. Jakby posłuchał ozdoby i by wystąpił w boksie, to by kurwa nie kopał. I może by tą walkę wygrał. A później mi kurwa cisnął, jak ja powiedziałem, że w MMA może to się źle skończyć. Ja nie jestem kurwa wróżka, ale mam jakieś kurwa dziwne życie. To w Egipcie na mój hotel napadają? Mój hotel. Nie powiem więcej słów, bo zaraz mi kanał zablokują. Drogi YouTubie, ten filmik to jest po prostu moje wspomnienia. Nie blokuj mi kolejny raz kanału. I napadają, siedzę tam w więzieniu. Ale nie, no pewnie, to przecież każdy kurwa tak ma. Przecież mojego życia można film sensacyjny zrobić. Żyłem za czasów młodych wilków w Szczecinie. Pamiętam jak berserkerzy rozbili się z Gold Teamem, największe teamy BJJ. Zaczynałem u nich trenować jako małolat. No ale nie, moje życie nie jest kurwa filmem. Nie, 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 nie. Kuba Wojewódzki może wam powiedzieć, że siedzę kurde w kinie i on był ze swoją wtedy Renatką, tak Renatka chyba, w kinie, a
A ja miałam książkę dla niego, bo wiem, wcześniej miałam mu dać na programie, na którym byłem, ale nie pchałem się, bo było pewno ludzi, stwierdziłem, że pierdolę, miałem tą książkę przy sobie i byłem w kinie. Możecie mi nie wierzyć. Zapytajcie Kuby Wojewódzkiego, że tak było. Ja nie kłamię. Ja po prostu mam, kurwa, dziwne życie. Komu do klatki dają na futranego gościa legalnymi środkami? Komu szczęka wypada? Może, kurwa, jakby mi ta szczęka nie wypadła, to może bym go, kurwa, musiał tam, nie wiem, co mu zrobić. Może by biegał jak małpa po tej klatce, a bym musiał go ganiać. Kto wie? Ale on był na legalnych środkach. I bronią jego dobrego imienia. Bronią jego dobrego imienia, bo on 8 lat jest w show biznesie. A mojego imienia dobrego nie bronią, nie? Jak mnie wyzywa, że mam HIV, że moja mama idzie po mieście i się zastanawia, co ludzie patrzą i szeptają pod nosem. I się pytałem, czy jej syn ma HIV. Moje życie to nie jest, kurwa, bajka. Nie, sorry, pomyliłem się. No, pozdrowienia z wanny, od dupki. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Ale w ogóle powiem wam na koniec. W chuj się cieszę, że byłem w Fame MMA. No kurwa, taka przygoda, że ja pierdolę. Naprawdę. Nawet te gwizdy na koniec. Wiedziałem, że dużo osób chciałoby klaskać, ale zaraz by te pały do nich wystartowały. Bali się podnieść głowę. I powiedzcie mi, dlaczego ludzie się tak boją? Dlatego, bo na przykład teraz ja wrzuciłem parę postów na temat tego, co się tam wydarzyło z Adbusterem, że czuję się smutno oszukany, a ludzie mi piszą i po chuj tyle razy piszesz i mówią mi swoje mądrości. Poważnie, kim jesteście w moim życiu, jeżeli na mnie ciśniecie i doradzacie mi, kurwa, swoje negatywne jakieś, kurwa, komentarze wpierdalacie? Kim jesteście dla mnie? Dla mnie jesteście nikim ważny w moim życiu, dlatego udzielacie się w moim życiu. Czy ja wam mówię, co macie ubrać dzisiaj? Czy ja wam mówię, ile razy macie podcinać dupę? Nie mówię wam tego. Więc dlaczego wy mi cokolwiek mówicie? A mówicie, też się przypierdalacie do mnie, że ja cisnę pałą życiową i patrzę tylko na dobre komentarze. A kto mi zabroni? Chcę patrzeć tylko na pozytywnych ludzi, na pozytywne komentarze, a nie na pały życiowe. I każdy z nas tak może. Patrzcie na tych dobrych ludzi, odbierajcie tych dobrych ludzi wkoło siebie, a nie pały życiowe, nie ludzi, którzy się tylko dopierdalają. Jest mi w chuj smutno, bo traktowałem Fame MMA jako swoją rodzinę. W chuj lubię, w ogóle pozdrawiam dziewczyny z Fame MMA. No, były tak śliczne, mają tak śliczną na zapleczu ekipę, że powinni zrobić o tych dziewczynach film. Bo naprawdę śliczne, każda wyjątkowa, każda fajna. Nie wiem, ja mam zajebiste życie. Uważam, że mam w chuj zajebiste życie. Jeżeli ktoś uważa, że mam nudne, trudno, masz lepsze. Ale moje życie to bajka. I dziękuję za nie. Pozdrawiam. David Ozdoba. Yo.